Chcę Was też serdecznie przywitać w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i też przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru Wiśle Nowa Osada. Jestem wdzięczny Bogu, że możemy tutaj dzisiaj razem z Wami być. Dziękujemy za zaproszenie Waszemu pastorowi i myślę, że to, co Pan położył na moje serce, chociaż mogę też tak powiedzieć, że w pewnym momencie odczuwałem taki, no można powiedzieć, dużą odpowiedzialność, ta na pewno, prawda? Wasz zbór jest dużym zborem, wiele osób dzisiaj tutaj jest zgromadzonych i myślę, że każdorazowo, kto staje w tym miejscu, to jest duża odpowiedzialność, prawda? I właśnie Pan kładł takie pewne obrazy, pewne myśli w moje serce, chociaż myślę, że jest to dosyć trudny temat, to co chcę dzisiaj razem z Wami poruszyć, ale myślę, że bardzo aktualny do tych czasów, w których my dzisiaj żyjemy. Jeszcze kiedy ostatnio byłem z Waszym pastorem, to też go prosiłem o modlitwę, żeby modlić się o to słowo, ten przekaz. Oni byli też w takim szczególnym miejscu, oddzieleni na modlitwie, także też jestem wdzięczny za tą pamięć żonie też, która stanęła i w poście też, żeby nie tylko może i w tej sprawie, ale i w innych sprawach, żeby nas Pan prowadził. Wiecie, zacznę od początku, prawda, jak to się kształtowało. A więc nie mogę powiedzieć, że zobaczyłem, ale może w przenośni mogłem tak powiedzieć, jak gdyby takie dwa stany, dwa położenia, dwa takie obrazy, z jakimi i Kościół ma do czynienia i Boży naród, lud izraelski w swojej historii, po prostu często to było jak gdyby jego udziałem od samego początku. I o co i na co chciałbym zwrócić uwagę. Właśnie to, co jest takie może trudne, mogłoby się wydawać, ale kiedy, wiecie, im dłużej zastanawiałem się, myślałem o tym zagadnieniu, o tym temacie, to coraz więcej obrazów się pojawiało właśnie z życia narodu izraelskiego, które były takimi świadectwami nie zawsze pozytywnymi, ale właśnie jakie to przynosi skutki, jakie są tego następstwa i dokąd to prowadzi. Wiecie, chcę z jednej strony mówić na temat nierządu, nieprawości, wszeteczeństwa, a z drugiej strony na temat wierności, czystości, prawości i sprawiedliwości. Jak gdyby dwa takie zupełnie skrajne położenia, z którymi właśnie najpierw, jeżeli popatrzymy się na naród izraelski, oni z tym często mieli do czynienia, a czy w życiu Kościoła po prostu te rzeczy też go nie dotykają? Dotykają go. I jeżeli chodzi o nierząd, to moglibyśmy to poruszyć od tej jednej strony takiej typowo fizycznej, ale to tak samo idzie razem w parze często z tym nierządem w sferze duchowej, że to jest wszystko jak gdyby bardzo blisko, jedno z drugim powiązane. I wiecie, pierwszy przykład, który pojawił się w moim sercu i taki obraz ze Słowa Bożego, to kiedy Izrael już opuścił pustynię i znalazł się na polach moabskich i my wiemy wcześniej, co miało miejsce, że król Balak, prawda, już wiedział, z kim ma do czynienia, w pewien sposób był przerażony i wynajął Bileama, żeby go przeklinał, a wszystkie te przekleństwa, które miały spaść na Izraela, Bóg przemienił w błogosławieństwo. I właściwie z tej strony nie byli w stanie nic zrobić. Ale Bileam był chytrym człowiekiem, zależało mu na kasie i on znał naturę człowieka, jego charakter, wiedział jak go podejść i myślę, że tutaj sam diabeł go zainspirował i potem też przypłacił ceną. Ceną za to było, że przypłacił to życiem, że właśnie doradził królowi temu moabskiemu, żeby urządzać takie uroczyste spotkania, takie uczty, takie biesiady, które by były poświęcone tych,
temu ich bogowi, Baalowi z Peor, prawda? I na te uczty zapraszać ten lud izraelski. I powiem wam, że przez moment właśnie tak jak gdyby coś szerzej, więcej zobaczyłem, że ten lud chodził 40 lat po pustyni. Tam miał do czynienia z taką reglamentacją, jakbyśmy dzisiaj takiego współczesnego słowa używali. Wiecie, oni nie mogli tak zadecydować, że co chcą, będą mieć od razu już w tej chwili. Jak gdyby ze wszystkim musieli przychodzić i liczyć się, że to otrzymają przez wiarę, jeżeli będą prosić. Nie mieli nic, po co by mogli sięgnąć, co by było ich własnością i to dotyczyło jedzenia i wielu innych rzeczy. Po prostu warunki były bardzo ciężkie. A więc do naszych współczesnych czasów moglibyśmy powiedzieć, że żyli w takim czasie takiej ścisłej reglamentacji tych dóbr materialnych. I ci, którzy jak gdyby już w naszym kraju przez ten czas reglamentacji przeszli, gdzie różne produkty i towar był sprzedawany na kartki i określony przydział ci tam przysługiwał w miesiącu, to wiecie, że to nie było łatwe życie, ale to porównując to do tego, co Izrael przeżywał, no to jest takie nic nieznaczące, ja bym powiedział, ale w jakiś stopniu my możemy zrozumieć, jak ten naród się czuł. I nagle, jak gdyby otwiera się stół obfitości, prawda, po tych wielu latach pobytu na pustyni. Czy miało to swoją siłę oddziaływania na tych ludzi, którzy przez ten czas tam spędzali na pustyni, gdzie im było tak trudno? Na pewno to miało wielką siłę oddziaływania i po prostu to ich przyciągnęło i po prostu poszli w to. Ale my wiemy, że to tak samo prowadziło i nie tylko do tego nierządu fizycznego, ale prowadziło to też do tego nierządu duchowego, że ci ludzie, którzy tak wiele usłyszeli i nie tylko słyszeli, ale widzieli działanie Boże i dwa razy otrzymali, Mojżesz otrzymał dwa razy te kamienne tablice. Oni na pewno na ten temat słyszeli wiele razy, że Bóg jest jeden, że nie wolno cudzołożyć i tam jeszcze inne rzeczy, prawda? A oni nagle jak gdyby to wszystko gdzieś tam za nimi zostało, a oni wchodzą w te rzeczy, które są tak niewłaściwe. I wiecie, i Bóg zastosował bardzo drastyczne środki. I to, w jak drastyczny sposób ta plaga została zatrzymana, może nas przerażać, że 20 tysięcy ludzi od razu do tej plagi wyginęło tam, a oprócz tego jeszcze właśnie Pinechas zatrzymał tą plagę, można powiedzieć, w taki, jakbyśmy dzisiaj użyli tego naszego współczesnego nam języka, że taki, w taki brutalny sposób zamordował, zabił właśnie jednego z książąt, prawda, z plemienia Rubena i tą córkę tego księcia Kozby Midiańskiego. I dopiero wtedy ten gniew Pana się ułagodził i w taki sposób to było zatrzymane. A więc stąd możemy widzieć, że tego Bóg nienawidzi, bo gdyby pozwolić temu się rozwijać, to ten naród zostałby duchowo wyniszczony. Bóg by nie osiągnął swojego celu z nim i dlatego myślę, tak drastyczne środki zostały zastosowane. I wiecie, potem kolejny taki obraz, który znajdujemy po prostu w Biblii i dlatego, wiecie, im dłużej nad tym się zastanawiałem i myślałem o tym, czym się podzielić, a pewne rzeczy mi były jak gdyby po kolei pokazywane, to zobaczyłem, mów na ten temat, prawda? Nie bój się, nie lękaj się, bo z tymi rzeczami i tamten naród miał do czynienia i my dzisiaj żyjemy w takim czasie, kiedy te rzeczy nas atakują po prostu przez ten świat wirtualny, świat mediów, prawda? My mamy z tym do czynienia, to jest bardzo blisko nas, a często to jest bardzo ukryte gdzieś tam głęboko, ale im bardziej i bliżej będziemy Pana i nasze życie będzie czyste, to ta pełnia Bożego błogosławieństwa będzie w całej obfitości spływać na nas. I ja może nie czytam, niektóre potem przykłady przeczytam, ale pewne te historie, którymi się tutaj z wami dzielę, ja je znam, wiele razy je czytałem, wyście je czytali, wy je znacie i tak po prostu pozwalam sobie jak gdyby w formie takiego opowiadania o tym mówić. I nie tylko, że będę czytał ze słowa. I kolejną taką historią z życia narodu izraelskiego już był ten czas, kiedy byli w ziemi obiecanej, kiedy już tam mieszkali, kiedy
po prostu funkcjonowali, istnieli i był taki król Achab. I on pojął za żonę córkę króla Sydonu Izabel. I ten król Sydonu nazywał się Etabal. I wiecie, to spustoszenie, które wtedy przyszło na Izraela, też było straszliwe. A czy można powiedzieć, że ona sprowadziła nierząd na Izraela i ten duchowy? Można powiedzieć, jedna osoba po prostu, a król, jej mąż był jej tak uległy, po prostu to, co ona zadecydowała, że to przyniosło spustoszenie dla całego Izraela. I właściwie z tego ich życia duchowego, po prostu, które było tak ważne, po prostu w którym kierunku byli prowadzeni, wiele osób w to było zaangażowane. Jak to było możliwe, że jedna osoba doprowadziła, można powiedzieć, ten naród na krawędź takiej ruiny i niesamowitego niebezpieczeństwa. Wiecie, to znowu dało mi kolejną taką myśl, że to nie są tylko ludzkie sprawy, to są duchowe rzeczy. To jest ciemna moc, która bardzo silnie oddziaływała i w tamtym czasie, i w tym czasie, w którym my żyjemy. I aby to mogło być zatrzymane, było 7 tysięcy ludzi, to co usłyszał po prostu prorok Eliasz, którzy w tym czasie nie zgięli kolan przed Baalem i tak sam Pan mu powiedział, ale oni nie byli w stanie się temu przeciwstawić oficjalnie. Po prostu oni żyli w zastraszeniu. Nawet ten dowódca, którego król Achab posłał do Eliasza, to on po prostu z takim strachem i on mówi, że po 50 ukrywał w pieczarach, w jaskiniach i ich żywił. I wiecie, my wiemy, że Eliasz był szczególnym takim prorokiem. Prawda? W tym wozie ognistym został zabrany do nieba i tylko on był w stanie, czy Bóg przez niego, przez ten szczególny rodzaj posługi, zatrzymać to, co działo się w tamtym czasie Izraelu. Ten czas nierządu, ten czas odstępstwa i zostało to zatrzymane. I myślę, że była to ogromna walka, bo to, czego potem Eliasz doświadczył na swoim życiu, po prostu po tak niesamowitym zwycięstwie, po prostu też przyszła taka niesamowita presja i niesamowite doświadczenie. I jeszcze kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co po prostu ta Izabel sprowadziła na ten naród jako taką formę postępowania i można powiedzieć, dla niej to był standard. Pamiętacie tą historię, kiedy Achab chciał kupić winnicę Nabota i on to chciał w prawy sposób załatwić, chciał za to zapłacić. Nabot nie chciał się zgodzić, dlatego że była to po prostu dziedziczna własność z pokolenia w pokolenie. Była to, można powiedzieć, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ojcowizna. I on to chciał zatrzymać. On nie szukał pieniędzy, nie potrzebował tego. I widzimy tutaj króla Achaba, że on jeszcze miał takie poczucie po prostu jakiejś prawości w tym swoim postępowaniu. Ale kiedy podzielił się tym ze swoją żoną, właśnie, która pochodziła z tego pogańskiego narodu i tam standardy były zupełnie inne, ona nie widziała żadnego problemu. Dlaczego chodzisz smutny? Dlaczego chodzisz przygnębiony? Podstawili fałszywych świadków, po prostu zamordowali, można powiedzieć, w taki podstępny sposób Nabota i winnica była Achaba. I wtedy przyszedł prorok, odezwał się Boży głos. I gdzieś tam jednak ciągle w Achabie jeszcze tliła się po prostu to życie, ta znajomość, ta wiedza na ten temat, kim jest Bóg, on się wtedy upokorzył. I wiecie, ten sąd został zatrzymany, że nie wykonał i nie dokonał się on za jego życia, ale po jego śmierci. Ale był to straszny sąd. Z jego 70 synów nikt nie został. Te głowy król Jehu, który po nim objął panowanie, on wszystkie ułożył na murze w Samarii. Wiecie, a było to z dopustu Bożego. Było to na skutek proroctwa Bożego.
W taki sposób to zostało osądzone. Można by powiedzieć, znowu niesamowicie drastyczne środki, aby przemówić do tego narodu, aby takie rzeczy nie były tolerowane, aby nie iść w takim kierunku. I widzimy, że ten nierząd po prostu i w tym wymiarze duchowym po prostu prowadził do takiego niesamowicie nieprawego życia i to od tych najwyższych szczeblów. Bo jeżeli takie postępowanie wychodziło od króla, to jak ten naród niżej stojący po prostu było przyzwolenie na wszystko? Jak wtedy te sądy tam mogły wyglądać i rozsądzanie spornych spraw, jeżeli na tym najwyższym poziomie po prostu to zachowanie i postępowanie było takie? A wszystko moglibyśmy to sprowadzić do tego słowa nierząd, po prostu odstępstwo, niewierność prawdziwemu Bogu i jakie tego były skutki takie, można powiedzieć, katastrofalne. Potem myślałem o kolejnych królach, po prostu, których to dotknęło. Wiecie, jeżeli byśmy się popatrzyli na króla Dawida, no też można powiedzieć, właściwie niczego mu nie brakowało. Miał wiele kobiet, po prostu te standardy w tamtym czasie też były inne niż dzisiaj, ale pod tym względem nie cierpiał żadnego braku. I wiemy, że Betrzeba była żoną, prawda? Uriasza, jednego z jego najdzielniejszych wojowników. On jest wymieniony w tej 30 najdzielniejszych wojowników. I wiecie, można powiedzieć, że poszedł i popchnął tą kobietę w kierunku nierządu. Tam nie było prawa, żeby królowi odmówić. On ją wezwał i można było powiedzieć, stało się, prawda? Ale wiecie, tutaj w tym miejscu ta historia się nie kończy. Widzimy, jak w jakim kierunku takiego zdeprawowania i nieprawości ten człowiek, który był tak prawy przed Bożym obliczem, zaczął iść. Właśnie Dawid, ten człowiek według Bożego serca, kiedy pozwolił, że diabeł go pociągnął właśnie w tym kierunku, można powiedzieć, tej nieczystości cielesnej, w kierunku tej nieczystości wszeteczeństwa, po prostu jakie to przyniosło spustoszenie. Że on po prostu zaczął jak gdyby przebiegle teraz pewien plan układać, że chcąc zachować jednak swoją twarz po prostu i może poczucie jeszcze jakiejś własnej sprawiedliwości, to kazał wezwać Uriasza. Kiedy się już dowiedział, że ona jest żoną Uriasza, po prostu spił go u siebie w domu, prawda? A potem go posłał do domu, żeby poszedł i żeby mógł żyć swoją żoną i żeby, kiedy pojawi się potem może dziecko, żeby to było, że przecież ten człowiek w tym czasie przyjechał do domu. Ale popatrzmy się, jakim prawym człowiekiem był Uriasz. Mimo, że był pijany, to on w progu swojego domu został, tam zasnął i powiedział, jakże ja bym mógł wejść do swojego domu, korzystać z tych wszystkich rzeczy, być ze swoją żoną, jeżeli moi przyjaciele, jeżeli moi koledzy tam są, giną, może walczą, a ja mam wejść do mojego domu i korzystać ze wszystkich przyjemności i został po prostu w progu swojego domu. Mimo, że był spity. Widzimy prawego człowieka, szlachetnego człowieka, ale w tym miejscu po prostu jak gdyby teknowania, ta nieprawość Dawida się nie kończy. On idzie dalej, wysyła list do Joaba i mówi, postaw Uriasza w takim miejscu, gdzie ta bitwa będzie taka najgorętsza, najbardziej zaciekła. A potem w pewnym momencie zostawcie go, odstąpcie go. I wiecie, i tak zrobili. I po prostu Uriasz ginie. I Joab donosi Dawidowi, a Dawid mu mówi, nie martw się, miecz raz pożera tego, raz tamtego. A więc można powiedzieć, jakie to przyniosło skutki. Po prostu ten postępek, on się nie skończył tylko, że on się przyspał, prawda, z tą kobietą, że było to niemoralne, nieprawe, ale to przyniosło dalszą nieprawość. I on z tego tytułu chyba nie miał żadnych wyrzutów sumienia, bo wtedy, kiedy Bóg posłał do niego proroka Natana i nie od razu powiedział mu to wprost, co zrobił, tylko w formie przypowieści. Znamy tą przypowieść tego bogatego, biednego człowieka, który miał jedną owieczkę i ten, który miał wiele tych owieczek, ale kiedy do tego bogatego przybyli goście, to ten bogaty zabrał temu biednemu tą jedną owieczkę. I Dawid wtedy się uniósł gniewem, po prostu, że kiedy mu to było w taki bardzo prosty i jasny sposób przedstawione, to gdzieś to poczucie sprawiedliwości w nim się obudziło i powiedział, winien śmierci jest ten człowiek. A wtedy co mu Natan mówi? To ty jesteś tym człowiekiem. I wiecie, Dawidowi była darowana jeszcze łaska, że mógł z tego się wyrwać,
że mógł z tego wyjść, że nie musiał w tym dalej brnąć. Ale kiedy znowu patrzyłem się dalej, wiecie, że ta historia w tym momencie się nie kończy, ale skutki, jakie ona przyniosła, jakie spustoszenie, było to jak gdyby otwarcie drzwi dla demonów. Po prostu to, co się stało potem między jego dziećmi, między Tamar i Amonem, prawda? Śmierć potem poniósł Absalom, bratobójcza wojna. Po prostu i Pan sam powiedział, że odtąd już miecz nie odstąpi od twojego domu. I widzimy ten jeden uczynek po prostu, to co się wydarzyło, po prostu jakie przyniosło to skutki. I potem kiedy popatrzymy się, jeszcze jeden przykład chciałbym podać, jeżeli chodzi o Salomona. Wiecie, człowiek niesamowicie obdarowany przez Pana, prawda? Ale pójście właśnie w tym kierunku, takiej daleko posuniętej, no właściwie też można powiedzieć, że on miał, właściwie nie miał żadnych ograniczeń, ale ta wielość żon, nie tylko nałożnic, ale ta wielość żon z tych pogańskich krajów, co do których po prostu Pan powiedział, żeby ich nie brać za żony, to one skłoniły jego serce. Tam jest powiedziane, że omamiły jego serce. Że on dla każdej chciał uczynić coś wyjątkowego. Że zaczął już potem stawiać właśnie te gaje dla tych różnych bóstw z tych narodów, z których one pochodziły. I można powiedzieć, wszystko to sprowadzał do Izraela. I znowu po prostu Bóg wypowiedział sąd, ale ze względu na Dawida nie chciał tego uczynić za życia Salomona, dopiero za życia właśnie jego syna Rehabeama, po prostu to królestwo się rozpadło, a był to czas najpiękniejszy w życiu tego narodu, w życiu tego królestwa, czas niesamowitej świetności, gdzie wszyscy wokoło ich szanowali, ich obszar stanowił, był bardzo dużym obszarem, władali i od tego momentu po prostu upadku, po prostu to zaczęło się staczać w takim kierunku. Właśnie ta nieprawość, ten nierząd w tym dosłownym wymiarze fizycznym, on się przenosił na ten wymiar duchowy, prawda? To szło razem i to przynosiło opłakalne i katastrofalne skutki. Wiecie, zawsze. Ja może teraz bym przeczytał z księgi Ozeasza, tam jest taki 4, 5 rozdział, który na ten temat mówi i ja przytoczyłem tylko kilka przykładów. Ale stąd możemy widzieć, jak często właśnie problem z tego tytułu po prostu pojawiał się w życiu tego narodu i jakie były skutki tego i jak Bóg z tym postępował, że Bóg tego nigdy nie tolerował. Wiecie, my może niekiedy po prostu możemy do pewnych rzeczy się przyzwyczaić. Po prostu na skutek różnych opinii, tego jak ten świat dzisiejszy idzie, ale my zawsze musimy się patrzeć na to, jak Bóg te rzeczy traktuje, jak On je ocenia, bo wtedy będziemy zachowani na tym właściwym kursie. I tak już powiedziałem, może teraz przeczytam. My wiemy, że to znowu był inny czas, ale te rzeczy pojawiały się cyklicznie. Potem to samo było za czasów po prostu Jeremiasza. To jest znowu 44 po prostu rozdział Księgi Jeremiasza, gdzie właśnie te kobiety z tego narodu izraelskiego spalały kadzidło dla królowej niewios i był to ten duchowy nierząd. Po prostu było to oddawanie czci nie temu jedynemu prawdziwemu Bogu, ale tym bóstwom tych okolicznych narodów, to czego Bóg nienawidzi, co mu się po prostu nigdy tego nie zaakceptuje i po prostu zawsze na Izraela z tego tytułu przychodził sąd. I ten 4 rozdział, może cały przeczytam, żebyśmy mogli wejrzeć po prostu, że i w tym czasie, kiedy żył Ozeasz, ten problem po prostu oni z tym dalej się stykali. I oni występowali w imieniu Pańskim jako prorocy. I wiele razy i ci prorocy byli z tego tytułu po prostu prześladowani. To nie było popularne słowo po prostu, jeżeli oni żyli sobie wygodnie, niczego im nie brakowało i przy tym właśnie gubili to, co najistotniejsze i to źródło, któremu mieli oddawać cześć, ten ich jedyny Pan, Bóg Wszechmogący, któremu ta chwała i cześć się należała i żadnemu innemu bóstwu. I tego nie można pogodzić, że można i temu Bogu prawdziwemu oddawać cześć i chwałę i tym innym bożkom. Wiecie, tak było w tych narodach pogańskich.
I myślę, że tak samo i właśnie chrześcijanie w Rzymie, gdyby oni się zgodzili na oddawanie, Rzym by się zgodził na oddawanie czci Jezusowi jako kolejnemu bożkowi, prawda? Jako kolejnemu bóstwu, ale chrześcijanie nigdy na to nie poszli. Oni mieli tylko jednego Boga, jednego Zbawiciela i z tego tytułu po prostu zostali znienawidzeni. I tutaj w Księdze Ozeasza w 4 rozdziale, ja może przeczytam cały rozdział. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Na chwileczkę się tylko zatrzymam. Wiecie, czy oni w tym czasie, jak gdyby wszystkie te praktyki, które były związane z oddawaniem czci i chwały Bogu, składanie ofiar i inne rzeczy, te pielgrzymki do Jerozolimy i może jeszcze inne rzeczy. Wiecie, ja myślę, że to cały czas się odbywało. To cały czas miało miejsce, ale ich wnętrze, ich życie tak naprawdę, istota, sedno życia były zupełnie w czymś innym, a ten obraz jak gdyby tego życia na co dzień był wyrazem tego odstępstwa po prostu od tego oddawania czci i skupienia się na tym naprawdę w uczciwości, w takim pełnym oddaniu Panu, że prędzej czy później, jeżeli człowiek w tym wymiarze duchowym zaczyna kroczyć w niewłaściwym kierunku, to prędzej czy później widać w naszym codziennym życiu, że pojawia się nieprawość. Tak jak to widzieliśmy na wielu tych przykładach, które zacytowałem tutaj z Biblii. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela. Bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwa, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim. Nawet i ryby morskie giną, lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z Tobą wiodę spór kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z Tobą potknie się i prorok w nocy. Prowadzi swój lud do zguby. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś nie był mi kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie. Swoją chwałę zamienili w hańbę. Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy. Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem. Ukarzę ich za ich postępowanie i odpłacę im za ich uczynki. Gdy będą jedli, nie nasycą się. Będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu. Wino i moszcz odbiera rozum. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą. Nie będę karał waszych córek za ich nierząd, ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo, gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami i razem z wszetecznicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie. Jeżeli ty, Izraelu, hołdujesz nierządowi, niechaj Juda nie ściąga na siebie winy. Nie chodźcie więc do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Bet-Awen i nie przysięgajcie, mówiąc, jako żyje Pan. Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnie na rozległej łące? Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków, ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę. Wtedy rozniesie ich na swoich wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy doznają hańby z powodu swoich ołtarzy. I jeszcze może z 5 rozdziału 4 wiersze. Słuchajcie tego, wy kapłani, uważaj domu Izraela i nakłoń ucha domu królewski, gdyż sąd was dosięgnie. Staliście się bowiem sidłem dla mispy i siecią rozciągniętą na taborze.
i dołem głębokim w Szittim, lecz ja ukażę ich wszystkich. Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu tak, że nie znają Pana. Wiecie, chociaż oni może by powiedzieli, że służą prawdziwemu Bogu, ale kiedy przyszło Boże światło, kiedy przyszło słowo od Pana, to były dwa zupełnie różne miejsca. Dwa zupełnie skrajnie różne miejsca. I kiedy byśmy teraz już przyszli do Nowego Testamentu, popatrzyli się na Kościół i gdybyśmy zaczęli od Pana Jezusa, kiedy On przyszedł do tego swojego narodu, to jest zapisane w 8 rozdziale, i my wiemy, jak silny był sprzeciw właśnie wobec Pana Jezusa i tej elity, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy tej religijnej w Izraelu. I potem i tak samo i wielu z ludu po prostu szło tą drogą. To Pan Jezus odczuwał bardzo silną presję. Dlaczego? Dlatego, że był święty. Dlatego, że był prawy. I gdyby oni szli tą drogą prawości, świętości i czystości, to by poznali w nim Syna Bożego, tak jak to było darowane Symeonowi, Annie i innym, którzy byli takim otwartym sercem. Ale jeżeli ktoś źle żył, a przy tym jeszcze chciał zachować właśnie tą swoją religijność, to on sobie nie chciał pozwolić na żadne zmiany, dlatego że to, co mieli, by musiało ulec też drastycznej zmianie. I jest taka rozmowa zapisana Pana Jezusa z Żydami w 8 rozdziale, gdzie właśnie oni mówią, że nie są zrodzeni z nierządu. Mają jednego ojca, tego ojca, który mówił do Abrahama. A Pan Jezus im mówi, że gdyby był Bóg waszym ojcem, to byście po prostu w stosunku inaczej do mnie się odnosili i wasze uczynki też by były inne. A wy chcecie mnie zabić. Abraham tego nie czynił. A więc można powiedzieć, że człowiek po prostu jest ślepy i potrzebuje tego Bożego światła z góry, tej otwartości przed Panem, żeby nie polegać na sobie samym, żeby nie budować po prostu na własnych możliwościach. I wiecie, ta sprawa wierności, gdybyśmy teraz popatrzyli się na tą drugą stronę, zobaczyliśmy tą stronę niewierności, tej dowolności w tych relacjach, kontaktach męsko-żeńskich, tego seksu, który jest tylko przyzwolony we świetle Słowa Bożego, tylko dla małżeństwa, ani wcześniej, ani później, prawda? No tak te sprawy Biblia traktuje, a my wiemy, że ten czas, w którym żyjemy, to jest ogromna swoboda po prostu tych relacji przedmałżeńskich, ludzie żyją w małżeństwie, nie mówię już o zboczeniach, różnych zwiedzeniach, o związkach kazirodzkich, prawda, czy homoseksualizmie. My żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie wiele razy już na to wszystko jest takie przyzwolenie. Ale i jest to związane też z tym silnym wpływem tych duchowych mocy, po prostu i oddawaniem czci bałwanom. Tak jak to było właśnie w Izraelu, kiedy właśnie tam na tych polach moabskich oni czcili tego Bala Peora. Potem jeszcze czytałem troszeczkę tak na temat bogini Asztrate, po prostu, że to było gdzieś już w V wieku, tam w tej dzisiejszej Turcji, jeżeli chodzi o Efes, tam była potężna świątynia, potężnych wymiarów. I ja tylko jeszcze wspomnę to wydarzenie z Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł głosił Ewangelię w Efezie. I on może bezpośrednio nie przeciwstawiał się, ani nie mówił przeciwko tej bogini. On zwiastował Jezusa Chrystusa, zwiastował życie w Nim i to, że On jest tym jedynym Synem Bożym i że tylko w Nim jest zbawienie, że nie ma innych bogów, to my wiemy, że w pewnym momencie ten Demetriusz Złotnik po prostu kiedy widział, że oni przedstawili takie argumenty, że Paweł głosi coś takiego, że nie są bogami ci, którzy są rękami uczynieni i że po prostu ta świątynia tej bogini czy samobóstwo po prostu pójdzie w zapomnienie, a ich po prostu rzemiosło też ulegnie degradacji. I
oni potrafili wywołać tak wielkie zbiegowisko w mieście, wywołać takie zamieszanie, że 2 godziny ten tłum krzyczał po prostu, że wielka jest Artemida Efeska. Po prostu widzimy, jak wielka była siła oddziaływania tej duchowej mocy i też jak wielkiej presji. I w tamtym czasie właśnie w szczególny sposób apostoł Paweł po prostu musiał stawić czoła, a potem Kościół, jeżeli chciał iść drogą czystości i świętości i tego prawego podążania za Panem, to on tą presję też na pewno na sobie odczuwał, ale Pan dawał mu siłę, aby wytrwać i szczególnie ten zbór w Efezie był takim szczególnym zborem. I może jeszcze przeczytam z Księgi Malachiasza słowo, gdzie właśnie nie tylko w tym wymiarze duchowym, ale jeżeli chodzi o małżeństwo, prawda? Pamiętam, jak kiedyś byliśmy na takiej konferencji, gdzie byli bracia ze Stanów i usługiwali w tym temacie małżeństw. I oni mówili, że te statystyki, jeżeli chodzi o rozpad i rozkład małżeństw w Stanach, że są takie przerażające, prawda? Że to wynosi 60 i nawet do 70%, małżeństw, które są zawierane, ulegają rozpadowi. No i oni nauczali na ten temat, po prostu w tym temacie zwiastowali, po prostu na temat relacji, na temat małżeństwa. A potem się ich pytaliśmy, no ale jak to jest w zborach, prawda? Czy jak to wygląda? Jak te statystyki kształtują się w zborach? No bo oni podawali te statystyki świeckie. I wiecie, okazało się, że nie ma wielkiej różnicy. Ja tak przez moment sobie pomyślałem, to wtedy jak się ma to, że wy nas przyjechaliście tutaj uczyć, jeżeli wasz wpływ, może to jest takie moje tylko, jeżeli wasz wpływ na sytuację w tych okolicznościach, w których żyjecie, no jeżeli te statystyki mówią same za siebie, że nie ma wielkiej różnicy, może jakaś jest między tym, co dzieje się w świecie, a tym, co dzieje się wśród ludzi wierzących, to czym my się tak naprawdę różnimy? Czy my naprawdę znamy prawdziwego Boga? Czy my wiemy, jakie jest Jego słowo, jaki jest Jego charakter, jaki jest Jego rodzaj życia? Czy my wiemy, kogo czcimy, komu oddajemy cześć? Czy my Go znamy? Czy kiedyś się nie rozczarujemy? Czy kiedyś nie usłyszymy takiego głosu, że idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość? I myślę, wiecie, że w formie ostrzeżenia. Nie chcę, żeby ktoś się czuł, że ja kogoś tutaj potępiam. Ja myślę, że warto jest na te rzeczy patrzeć, a myślę, kiedy jeszcze Bóg pewne rzeczy pokazuje, jako ostrzeżenie przyjąć. Nie wtedy, kiedy się już wszystko sypie i jest źle, ale wiecie, kiedy jest jeszcze ten czas, że nie wydarzyły się złe rzeczy, że my chcemy, jeżeli chcemy dojść do celu, wiecie, to musimy się bardzo skoncentrować na tej drodze, którą idziemy, na tym, jak ona wygląda w Bożym świetle, w Bożych oczach, abyśmy naprawdę doszli. I widzę, Pan mówi bardzo prosto, bardzo jasno i też kiedy my Go słuchamy, to ja widzę, ten pokój jest coraz głębszy, coraz pełniejszy. Jak dobrze jest, kiedy człowiek właśnie w tej relacji z Panem jest wierny, Panu, i tą społeczność z Nim przeżywa. Ja widzę, to się przekłada na wierność w związku małżeńskim. Chciałbym powiedzieć tak samo na tą wierność, że jeżeli ktoś mówi, że jest wierny Kościołowi, wierny Panu Jezusowi, to też tak zobaczyłem taką zależność, że on będzie wierny zborowi, tam gdzie go Bóg postawił. A dzisiaj, gdybyśmy znowu się popatrzyli na sytuację, która dotyczy tego tematu, to jest wielu ludzi, którzy jak gdyby nie mają swojego zboru. Oni mogą wszędzie pojechać i można to tłumaczyć wolnością i swobodą, że wszędzie jest Boży Kościół, tak, ale człowiek musi mieć swoją grupę, swoje miejsce, swój zbór. To jest moja rodzina, to są moi bracia i siostry i tak to w rodzinie. Niekiedy jest tak, niekiedy jest inaczej, ale ja wiem, że tutaj jest moje miejsce. I właśnie myślę, że tu jest też taki wyraz tego, czy człowiek żyje w prawy sposób, czy ma społeczność taką bliską z Panem, szanuje Boże Słowo, że to się też wyraża w tym po prostu, że jest wierny zborowi, że z tym zborem razem chce iść, że nie tylko wypowiada negatywne opinie i krytykuje wszystkich, tam jest źle, tam jest niedobrze, a tamci są tacy. No, tych ekspertów jest dzisiaj wielu, prawda? Ale jak tak się bliżej popatrzysz, niektórym to się nigdzie nie może zmieścić, prawda? Dlaczego? Czy ci ludzie nie mogą sobie zadać pytania, czy oni są tak święci, są tak mądrzy, tak wszystko lepiej wiedzą niż wszyscy dookoła, że nigdzie się nie mogą zmieścić i ta wiedza nie pozwala im po prostu zająć jakiegoś jasnego stanowiska?
Ja myślę, że to jest wyraz pychy i człowiek potrzebuje ukorzyć się najpierw przed Panem, a potem dalsze kroki, bo Pan pokaże, co trzeba dalej zrobić. I w księdze Malachiasza po prostu jak gdyby ten temat wierności, czystości, i tu już to jest przełożenie właśnie na te relacje w małżeństwie, tylko tutaj Malachiasz mówi coś takiego. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jeruzalemie. Tak, Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje, i pojął za żonę córkę obcego Boga. Znowu wracamy do tych rzeczy, o których już tutaj wspominałem. I tu popatrzcie się, słowo mówi tak, że niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto tak czyni, z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu zastępów. Wiecie, to było posunięte daleko sięgającą przezornością samego naszego Pana i Zbawiciela, bo przywołując przykład Achaba, widzimy, do jakich skutków to prowadziło, że to, kiedy on pojął tą córkę króla Sydonu, pogańskiego króla, po prostu jaką nieprawość, jakie skutki to przyniosło. I dlatego tak mocno Bóg tutaj występuje przez Malachiasza i zwraca na to uwagę. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu. Niechaj nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż kto ją nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Popatrzcie się, jak jasne przesłanie, prawda? Jak jasne. Tego nie można w jakiś sposób jeszcze próbować rozebrać, komentować, rozważać. Po prostu Bóg wskazuje na nasze wnętrza, na nasze pragnienia, na nasze myśli, i jeżeli chodzi o relacje w małżeństwie, a jeszcze raz tylko króciutko wspomnę ten czas, w którym my żyjemy, po prostu te statystyki, które już przytoczyłem, może nie z naszego kraju, ale my to oglądamy po prostu wokół siebie. Nawet kiedyś słyszałem, może już nie powtórzę wszystkiego, ale i tak samo i wśród braci czy pastorów, którzy usługują po prostu słowem, że jak wielkim też jest problemem pornografia. Może nie dochodzi bezpośrednio jak gdyby do fizycznej zdrady, ale w tym świecie wirtualnym, prawda, w świecie mediów, wielu ludzi, którzy są ludźmi wierzącymi, po prostu są tymi rzeczami związani i potrzebują duszpasterskiej porady, służby. To co mówić dopiero o tych, którzy dopiero weszli na tą drogę, czy może z tych rzeczy wychodzą? To jak oni mają się podnieść? Kto im ma być przykładem? Czy człowiek, który żyje w tych rzeczach, czy im się oddaje, czy jeżeli on głosi słowo, a może głosić słowo, jak myślicie, Pan może się do tego przyznać, może mieć to jakąś siłę i wpływ, żeby zmienić czyjeś życie? Ja myślę, że tylko człowiek szczery, w którego życiu ta dziedzina jest czysta i naprawdę dzięki łasce Bożej Bóg wyprowadza z wielu rzeczy, może stanąć, a Pan się może tego przyznać i widzieć cenność i wartość takiego życia, że warto iść tą drogą. Ten świat nie ma żadnych hamulców, to jest dla niego przyjemność iść w tym kierunku, zmienić partnera raz i drugi po prostu, żadnych ograniczeń, nie czujesz potępienia w swoim środowisku z tego tytułu, no bo tak to życie dzisiaj wygląda. Wiecie, to jak gdyby ze strony tej opinii ludzkiej takie postawy nie są potępiane. Chyba gdzieś już wśród jakich bardzo już, jak to dzisiaj się mówi, zacofanych, staroświeckich ludzi, prawda? A tutaj Słowo Boże nas zachęca, żeby iść drogą prawości, czystości, świętości, żeby nie iść w kierunku nierządu, wszeteczeństwa, czy wszelkich tych kontaktów i w tym wymiarze fizycznym i duchowym, bo to często, tak jak mówię, idzie razem w parze. Jeszcze chciałbym jeden przykład przytoczyć z objawienia Jana. Jest zbór w Tiatyrze i tak się zastanawiałem,
czy jest to możliwe, że właśnie takie rzeczy, jeżeli chodzi o nierząd w tym wymiarze duchowym, czy Kościół może iść w takim wymiarze? I myślę, że właśnie ten przykład tego zboru w Tiatyrze z objawienia Jana pokazuje nam, był to wczesny okres, prawda, kiedy to działanie po prostu i to wszystko, co działo się, co miało związek z Kościołem, było bardzo wyraźne, jasne i silne, a jednak w tym zborze w Tiatyrze, jak tam czytały, pojawiła się kobieta, pojawiła się prorokini, która podawała się właściwie za prorokinię, tam jest tak powiedziane, ale jest powiedziane, że ona, może przeczytamy to i chciałbym na pewne rzeczy też zwrócić uwagę, bo to są niebezpieczeństwa, które tak samo dotyczą tego czasu, w którym i my żyjemy, dlatego, że kiedy się nad tym zastanawiałem, to takie pewne proste, jasne myśli mi się nasunęły, w jaki sposób to działa po prostu i skąd się to bierze. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Znam uczynki Twoje, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. A więc można powiedzieć, że zbór, który naprawdę, którego świadectwo jest piękne. Wiara, miłość, uczynków tych ostatnich było więcej niż tych pierwszych. Lecz pojawiła się tam dziwna osoba. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Tak się zastanawiałem, czy to dotyczy tego wymiaru fizycznego, po prostu tej realności dnia codziennego, czy to dotyczy właśnie tego wymiaru duchowego. A jeżeli to dotyczy wymiaru duchowego, to dlaczego właśnie tak się stało, że taki rodzaj działalności po prostu miał miejsce w tym zborze? Jak to mogło się stać? I tutaj to napomnienie też widzimy, kiedy tak to czytałem i po prostu było to nieczyste w Bożych oczach, to trzeba powiedzieć. To nie było z inspiracji Bożej, to co ta kobieta czyniła. Mimo, że na pewno ona nie przyszła z takimi oczywistym zaprzeczeniem Ewangelii i jak gdyby Kościoła i dzieła Bożego, bo by się tam nie zmieściła. A więc ona musiała się posługiwać terminologią, którą my się posługujemy w Kościele, żeby ona się tam mogła zmieścić. Ale istota jak gdyby rzeczy, to wnętrze i to źródło tej inspiracji, to nie było stamtąd, prawda? Bo tu jest powiedziane, że to w zupełnie po prostu to było coś, co się Bogu nie podobało i potem ten sąd, o którym czytamy, a działo się to na gruncie zboru, po prostu to postępowanie Pana też było takie właściwe, takie widzimy tą łaskę, o której mówimy. I dałem jej czas, aby się upamiętała, że chociaż ona szła w takim kierunku, to w jakiś sposób Bóg sygnalizował tej osobie, że to nie jest podążanie we właściwym kierunku. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale ona nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Także ona korzystała z inspiracji i tak się zastanawiałem, prorokinia, a więc ta posługa prorocka to jest taka bardzo atrakcyjna posługa, ludzie za tym biegają, wiecie, i ja nie mówię, żeby tego nie było, chwała Bogu, jeżeli to jest, dlatego jak to jest możliwe, że ta kobieta podawała się za prorokinię, dlatego że i te moce ciemne potrafią pewne rzeczy odkryć, po prostu z tej rzeczywistości, która jest zakryta. I to niekiedy może tą osobę uwiarygodnić w naszych oczach, ale to jeszcze jest za mało. Po prostu to jest za mało, że jeżeli ktoś potrafi powiedzieć coś, o czym nikt nie wie i powiedzieć, że jest prorokiem. Po prostu trzeba się tym rzeczom przyjrzeć dłużej i bliżej po prostu. Co więcej się za tym kryje. A tutaj, można powiedzieć, to prowadziło do duchowego wszeteczeństwa. Po prostu. Ale Pan jej dał czas, aby się upamiętała w uczynkach swoich. I wiecie, ale ona nie chce się upamiętać. I Pan mówi tak, to też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielkich, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory
że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wiecie, kiedy na to się patrzymy, to ktoś by mógł powiedzieć, że to jest Bóg Starego Testamentu, bo tak niekiedy my robimy różnicę, że ten Bóg Starego Testamentu przy tych drastycznych środkach działania, które też już tutaj przywołałem, a ten Bóg Nowego Testamentu i osoba Pana Jezusa, to jak gdyby gdzieś tam w naszym odczuciu to jest inny Bóg. Ale jeżeli popatrzymy się i tutaj na to słowo, wiecie, to nie jest inny Bóg. To jest ten sam Bóg, tylko w Jezusie Chrystusie przyszła pełnia objawienia. W Nim jest miłość i Bóg okazuje tą miłość, ale na pewno nie pozwoli, aby Jego Kościół, Jego lud był prowadzony w kierunku nieprawości. Nie pozwoli, aby demony zajęły miejsce, w którym nie On, ale z inspiracji demonów i demonom będzie oddawana cześć i chwała, nawet pod przykrywką po prostu chrześcijańskiej terminologii. I mnie to dało dużo tak do myślenia, tak jak już na samym początku powiedziałem, że płyną z tego naprawdę ostrzeżenia do tego czasu, w którym my żyjemy. Można by było jeszcze popatrzeć się na 17 i 18 rozdział, po prostu jakie rozmiary przybierze fałszywy Kościół na końcu jak gdyby swojego istnienia, jak wielki będzie jego wpływ, jak wielka jego moc w działaniu, jaki będzie jego wygląd. Po prostu to wszystko, co się w świecie liczy, srebro, złoto, purpura, szkarła, to są te atrybuty władzy, wpływów po prostu. I często właśnie Kościół, ale nie z tej inspiracji Bożej, o to zabiega, o to walczy. A kiedy tak człowiek popatrzy się na tą oblubienicę w stosunku do tego ubioru, tej wszetecznicy, która jest przedstawiona w objawieniu Jana, jak ona bardzo skromnie wygląda, jak bardzo niepozornie, a jednak jak cenna ona jest dla Zbawiciela, dla naszego Pana. I tak już powiedziałem, jestem Bogu wdzięczny, wiecie, że w taki sposób, tak wiele rzeczy było mi na nowo pokazane. I widzę, jakie są dzisiaj zagrożenia i jak cennym to jest, aby być w tym, co Pan chce, w tej czystości, w tej świętości. I ktoś by mógł powiedzieć, że są takie ruchy, które głoszą tylko uświęcenie. Są takie ruchy, prawda? Ale wiecie, uświęcenie to nie jest coś wyjątkowego. To jest standard Kościoła. To jest normalna rzecz, to powinno mieć. Jeżeli my jesteśmy dziećmi zrodzonymi do Królestwa Bożego i jest w nas ten sam rodzaj życia, w którym naszym Zbawicielu, to po prostu to jest standard, życie czyste, święte, prawe, w tej wierności według Słowa Bożego. Chociaż cały czas my się tego uczymy, bo jest wiele napomnień właśnie i w listach, czy to jest w liście do Tesaloniczan, gdzie jest powiedziane, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, nie jak poganie, w namiętności żądzy. Po prostu jest to taka dziedzina, kiedy człowiek ulega tym rzeczom, to ona przynosi potem największe spustoszenie po prostu na dalszy bieg naszego życia. Pewnych rzeczy już nie idzie zmienić, odkręcić. Chwała Bogu za Jego łaskę, ale po prostu kiedy my dzisiaj i o tych rzeczach słyszymy, to myślę, że po to, żeby pewne rzeczy zatrzymać, odwrócić się, po prostu te rzeczy, które nam przeszkadzają, aby iść w tym kierunku, aby ich odstawić. Na przykład w liście Judy jest powiedziane, żeby mieć nawet odrazę do szaty skalanej przez ciało. To tak ja sobie przez moment pomyślałem, to jak się ma do tego, co my dzisiaj oglądamy po prostu w mediach, właśnie w tym świecie wirtualnym. Ja wiem, że musielibyśmy wyjść, żeby te rzeczy gdzieś do nas nie docierały, nas nie dotykały, ale źle jest, wiecie, kiedy człowiek jak gdyby już na skutek swojej własnej, nieprzymuszonej jak gdyby woli, decyzji właśnie zagląda tutaj, tam się popatrzy, tym się karmi i wiecie, może to jeszcze nie jest najgorsze, ale kiedy nie widzi w tym nic złego. A my jako dzieci Boże to powinniśmy te rzeczy umieć rozsądzić i jak gdyby widzieć, dokąd nas to zaprowadzi i widzieć tą cenność Bożego życia i to pragnienie i szukanie tego, aby być po tej Bożej stronie. Niech was Pan Jezus błogosławi, prowadzi. Jestem Bogu wdzięczny. Naprawdę, tak jak już mówiłem na początku,
że On jest żywy, że jest realny, że ta społeczność z Nim. Wiecie, mogę powiedzieć, że w 79 roku, tak na koniec, troszkę jeszcze wspomnę swojego świadectwa. Miałem 19 lat, do tego czasu wiele brudnych, nieczystych, złych rzeczy też miały miejsce i tak samo i w tym temacie, o którym mówiłem w moim życiu, ale od tamtego czasu ta droga zaczęła iść z Panem Jezusem w górę. Bóg darował mi żonę, rodzinę, po prostu jesteśmy też w służbie i tak im dłużej jestem wierzący i patrzę się na życie wokoło, na życie swojej rodziny, tych, którzy jeszcze nie przeżyli po prostu odrodzenia, to życie jest mi coraz cenniejsze. To życie, które Pan Jezus mi darował, że nie musi za mną iść po prostu jakieś spustoszenie i zniszczenie, którego bym żałował, kiedy dzisiaj z niektórymi mi bliskimi osobami rozmawiam, a ten czas upamiętania przyszedł późno, to ja widzę, jak im jest żal tych straconych po prostu lat tego czasu, które były bez Zbawiciela. Dlatego szczególnie chcę też i do młodzieży zaapelować, aby podjąć walkę, aby się nie bać, aby się nie lękać, czy w swoim środowisku, czy gdziekolwiek, aby stać wyraźnie po stronie Pana Jezusa i aby te rzeczy przeżywać wyraźnie i jasno w swoim sercu i iść za Nim. Amen.